Ania i Tomek poznali się w małej, przytulnej kawiarence na rogu ulicy. Ania pracowała tam jako kelnerka, starając się zarobić na życie po opuszczeniu domu dziecka. Była to praca skromna, ale dawała jej poczucie stabilności. Tomek natomiast był stałym klientem kawiarni, zawsze za matę samą kawę espresso z odrobiną mleka. To była jego mała codzienna przyjemność. Pewnego deszczowego popołudnia Tomek wszedł do kawiarni, ociekając wodą. Ania, zauważywszy go, podbiegła z uśmiechem, trzymając ręcznik. Proszę, oto ręcznik. Widzę, że dzisiejsza pogoda nie jest łaskawa, powiedziała, podając mu ręcznik. Tomek uśmiechnął się, biorąc ręcznik i osuszając twarz. Dziękuję, Aniu. Rzeczywiście, dzisiaj pada jak z sebre, odpowiedział z wdzięcznością. To było ich pierwsze prawdziwe spotkanie, choć Tomek już wcześniej zauważył sympatyczną kelnerkę z miłym uśmiechem. Ania, mimo skromnych warunków, w jakich się wychowała, zawsze była pogodna i pomocna dla innych. Jej ciepło przyciągało ludzi. W ciągu kolejnych dni Tomek zaczął przychodzić do kawiarni coraz częściej, nie tylko dla kawy, ale przede wszystkim, aby porozmawiać z Anią. Każdego dnia ich rozmowy stawały się dłuższe i bardziej osobiste. Ania, masz w sobie coś, co sprawia, że czuję się przy tobie naprawdę szczęśliwy, powiedział Tomek pewnego dnia, patrząc jej prosto w oczy. Tomek, nigdy nie myślałam, że ktoś taki jak ty zwróci na mnie uwagę. Dziękuję, że jesteś, odpowiedziała Ania, uśmiechając się nieśmiało. Między nimi rosła więź, która z każdym dniem stawała się silniejsza. Ania zaczęła czuć, że może naprawdę zaufać Tomkowi, a on był zafascynowany jej siłą i życzliwością. Postanowili spróbować być razem, mimo że wiedzieli, że ich związek może napotkać wiele przeszkód. Po kilku miesiącach szczęśliwego związku, Tomek zdecydował się przedstawić Anię swojej matce, pani Krystynie. Ania była pełna obaw, wiedząc, że Krystyna może być trudna do przekonania. Kobieta była znana ze swojego surowego charakteru i wysokich wymagań. Kiedy Ania po raz pierwszy przekroczyła próg eleganckiego domu Tomka, czuła się nieswojo. Wszystko było tu tak różne od jej skromnego życia. Tomku, jesteś pewien, że to właściwa dziewczyna dla ciebie? Zapytała Krystyna, ledwo ukrywając swoje uprzedzenia, kiedy tylko zobaczyła Anię. Mamo, Ania jest wspaniała. Musisz ją lepiej poznać, odpowiedział Tomek, starając się bronić swojej wybranki. Krystyna przyjrzała się Ani z góry na dół, jej spojrzenie było zimne i oceniające. Z domu dziecka, bez wykształcenia, bez pracy. Co ona może ci dać? Naciskała Krystyna, jej głos był pełen pogardy. Ania czuła, jakby ziemia osuwała się spod jej nóg. Wiedziała, że będzie musiała stawić czoła tej trudnej sytuacji, ale miłość do Tomka dawała jej siłę. Mimo że nie miała wiele, jej serce było pełne miłości i nadziei na lepsze jutro. Pani Krystyno, wiem, że nie pochodzę z zamożnej rodziny, ale kocham Tomka i zrobię wszystko, żeby był szczęśliwy, powiedziała Ania, starając się, aby jej głos brzmiał pewnie. Krystyna zmrużyła oczy, jakby oceniając szczerość jej słów. Chociaż nie powiedziała nic więcej tego wieczoru, Ania wiedziała, że nie zdobyła jej zaufania. Przed nimi było wiele trudnych chwil. Mimo początkowych trudności, Tomek i Ania kontynuowali swoją relację. Każdego dnia byli ze sobą bliżej, a ich miłość rosła. Jednak Krystyna nie dawała za wygraną. Każdego dnia naciskała na syna, aby ten zakończył związek z Anią. Tomku, ona nie jest dla ciebie odpowiednia. Musisz znaleźć kogoś, kto będzie mógł cię wspierać i pomóc w życiu, powtarzała Krystyna. Mamo, Ania jest dla mnie wszystkim. Proszę, zrozum to, odpowiadał Tomek, ale z każdym dniem czuł coraz większy ciężar na swoich barkach. Krystyna nie tylko słownie wyrażała swoją niechęć do Ani. Często komentowała jej wygląd, brak wykształcenia i skromne pochodzenie w sposób, który sprawiał, że Ania czuła się poniżana. Jak długo jeszcze będziemy znosić to ubóstwo, które wprowadza do naszego domu? Tomku, zasługujesz na kogoś lepszego, mówiła Krystyna, gdy tylko Ania nie była w pobliżu. Tomek, rozdarty między miłością do Ani a lojalnością wobec matki, coraz częściej zastanawiał się nad słowami Krystyny. Wiedział, że jego matka ma duży wpływ na jego życie, a Ania widziała, jak ich związek staje się coraz bardziej napięty. Ania, mimo że starała się nie poddawać, zaczęła odczuwać skutki tego ciągłego napięcia. Wiedziała, że Krystyna nigdy jej nie zaakceptuje, ale nie chciała rezygnować z miłości swojego życia.
Tomku, kocham cię i chcę być z tobą, ale twoja matka nigdy mnie nie zaakceptuje, powiedziała Ania pewnego wieczoru, gdy siedzieli razem w kawiarni. Aniu, znajdziemy sposób. Musimy tylko być silni i razem stawić czoła wszystkim trudnościom, odpowiedział Tomek, starając się dodać jej otuchy. Jednak z każdym dniem Krystyna stawała się coraz bardziej zdeterminowana, aby zakończyć ten związek. Ania wiedziała, że przed nimi jeszcze wiele trudnych chwil, ale była gotowa walczyć o swoją miłość, nawet jeśli oznaczało to stawienie czoła największym trudnościom. Pewnego zimnego, listopadowego popołudnia, Krystyna poczuła, że nadszedł czas na ostateczne rozwiązanie sprawy z Anią. Od dłuższego czasu planowała tę rozmowę, zbierając w sobie odwagę i złość, które miały być jej orężem. Kiedy Tomek wyszedł do pracy, Krystyna wiedziała, że to idealny moment. Wezwała Anię do salonu, zamykając za nią drzwi, jakby chciała odciąć jej wszystkie drogi ucieczki. Ania, musisz się stąd wynosić. Nie chcę cię więcej widzieć w moim domu, powiedziała bez ogródek, jej głos był zimny jak lód. Ania spojrzała na nią zszokowana, czując, jak jej serce zaczyna bić szybciej. Nigdy nie sądziła, że Krystyna może być tak bezpośrednia i okrutna. Ale... Tomek mnie kocha. Nie mogę po prostu odejść, odpowiedziała Ania, jej głos drżał, a oczy napełniły się łzami. Krystyna zbliżyła się do Ani, jej twarz była kamienna, a spojrzenie pełne pogardy. To nie ma znaczenia. Ty i twoje marne pochodzenie nie jesteście godni mojego syna. Wynoś się i nie pokazuj nam się na oczy. Krzyknęła Krystyna, jej głos był pełen gniewu i nienawiści. Ania czuła się, jakby otrzymała cios w brzuch. Zrozpaczona i zraniona, wiedziała, że nie ma wyboru. Tomek nie był tutaj, aby ją bronić, a Krystyna była zdecydowana w swojej decyzji. Z ciężkim sercem poszła do pokoju, który dzieliła z Tomkiem, i zaczęła pakować swoje rzeczy. Każdy przedmiot, który wkładała do torby, przypominał jej o chwilach spędzonych razem, o miłości, którą dzielili, i o marzeniach, które teraz wydawały się rozbite na kawałki. Kiedy skończyła pakować, Ania stanęła w drzwiach, spoglądając po raz ostatni na miejsce, które miało być jej domem. Wzięła głęboki oddech i opuściła dom Tomka, nie wiedząc, dokąd pójdzie ani co przyniesie przyszłość. Jedno było pewne, musiała znaleźć siłę, aby przetrwać. Z walizką w ręku i łzami w oczach, Ania zaczęła swoją wędrówkę po mieście, szukając miejsca, gdzie mogłaby się schronić. Nie miała rodziny ani przyjaciół, do których mogłaby się zwrócić o pomoc. Jej jedynym wyborem było schronisko dla bezdomnych, gdzie mogła znaleźć tymczasowe schronienie. Pierwsze dni były najtrudniejsze. Ania czuła się zagubiona i samotna, ale wiedziała, że nie może się poddać. Zaczęła intensywnie szukać pracy, odwiedzając różne firmy i biura, w nadziei, że ktoś da jej szansę. Pewnego dnia, po wielu próbach i odmowach, trafiła do małej firmy sprzątającej. Dzień dobry, czy mogłabym porozmawiać z kierownikiem? Zapytała Ania, jej głos był pełen nadziei. Tak, to ja. Czym mogę pomóc? Odpowiedział mężczyzna w średnim wieku, jego twarz była życzliwa, ale surowa. Szukam pracy. Jestem gotowa pracować ciężko, aby tylko zarobić na życie, powiedziała Ania, starając się, aby jej głos brzmiał pewnie. Kierownik przyjrzał się jej uważnie, oceniając jej determinację i gotowość do pracy. Mamy wolne stanowisko sprzątaczki. Jeśli jesteś zainteresowana, możemy spróbować, odparł kierownik. Ania poczuła ulgę. Praca była ciężka, ale dawała jej minimalne środki do życia. Z każdym dniem uczyła się nowych rzeczy i zdobywała doświadczenie, które miało okazać się bezcenne w przyszłości. Pracując ciężko, Ania postanowiła, że nie może na tym poprzestać. Wiedziała, że jeśli chce osiągnąć coś więcej, musi zdobyć wykształcenie. Zapisała się na kursy wieczorowe, aby kontynuować swoją edukację. Każdy dzień był wyzwaniem, ale Ania była zdeterminowana. Muszę się uczyć, nawet jeśli jest to trudne. Nie mogę zawieść samej siebie, mówiła do siebie, siedząc nad książkami do późnej nocy. Jej dni były długie i pełne wysiłku. Pracowała od rana do popołudnia, a wieczory spędzała na nauce. Były chwile, kiedy czuła się wyczerpana i zastanawiała się, czy warto, ale jej wewnętrzna siła i determinacja pchały ją do przodu. W miarę upływu czasu, Ania zdobywała coraz więcej wiedzy i umiejętności. Ukończyła kursy z wyróżnieniem, co otworzyło przed nią nowe możliwości zawodowe.
Zaczęła myśleć o przyszłości i o tym, jak może wykorzystać swoje doświadczenia, aby pomóc innym. Pewnego wieczoru, siedząc przy biurku z książkami, Ania uświadomiła sobie, jak daleko zaszła. Była już nie tylko nędzną sierotą z domu dziecka, ale silną, niezależną kobietą, która była gotowa stawić czoła każdemu wyzwaniu. Nie mogę się poddać. Muszę iść naprzód, dla siebie i dla tych, którzy potrzebują wsparcia, powiedziała do siebie, czując nową siłę i determinację. Wiedziała, że jej droga była trudna, ale każda przeszkoda, którą pokonała, tylko ją wzmocniła. Była gotowa na nowe wyzwania i na realizację swoich marzeń. I choć nie wiedziała, co przyniesie przyszłość, była pewna, że zdoła osiągnąć wszystko, czego pragnie. Dzięki swojej determinacji i ciężkiej pracy, Ania zaczęła awansować w firmie sprzątającej. Od momentu, kiedy zaczęła tam pracować, zawsze starała się dawać z siebie wszystko. Jej zaangażowanie i sumienność nie uszły uwadze kierownictwa. Była pierwszą osobą, która przychodziła do pracy i ostatnią, która z niej wychodziła. Każdego dnia Ania udowadniała, że jest niezastąpiona. Jej dokładność i profesjonalizm sprawiały, że zyskiwała szacunek współpracowników i zadowolenie klientów. Kiedy firma zaczęła rosnąć, kierownik, pan Marek, zauważył jej wysiłki. Pewnego dnia, po zakończeniu trudnego zlecenia, pan Marek poprosił Anię do swojego biura. Ania weszła niepewnie, zastanawiając się, o co może chodzić. Ania, usiądź proszę, zaczął pan Marek, wskazując na krzesło. Ania usiadła, czując lekkie napięcie. Ania, jesteś jedną z naszych najlepszych pracownic. Chciałbym ci zaproponować awans na stanowisko koordynatora zespołu, powiedział jej kierownik z uśmiechem na twarzy. Ania była w szoku. Nie mogła uwierzyć, że jej wysiłki zostały tak docenione. Dziękuję. To dla mnie ogromne wyróżnienie, odpowiedziała Ania z dumą, starając się ukryć wzruszenie. Awans na koordynatora zespołu był dla Ani ogromnym krokiem naprzód. Oznaczał większą odpowiedzialność, ale także większe możliwości rozwoju. Była teraz odpowiedzialna za zarządzanie zespołem, organizację pracy i kontakt z klientami. Każdego dnia starała się udowodnić, że zasłużyła na to stanowisko. Jej zespół szanował ją za jej pracowitość i zaangażowanie, a Ania zaczęła odczuwać satysfakcję z osiągnięć. Mimo sukcesów zawodowych, Ania nie zapominała o swoich marzeniach. Wiedziała, że praca w firmie sprzątającej to tylko jeden z etapów jej drogi. Chciała zrobić coś więcej, coś, co pozwoli jej pomagać innym w podobnej sytuacji, w jakiej kiedyś była ona sama. Jednego wieczoru, siedząc przy biurku i przeglądając dokumenty, Ania zaczęła myśleć o swojej przyszłości. Wiedziała, że jest w stanie osiągnąć więcej, jeśli tylko znajdzie odpowiedni sposób. Muszę znaleźć sposób, aby dać innym szansę, jaką ja otrzymałam, myślała Ania, planując kolejne kroki w swoim życiu. Postanowiła otworzyć własną firmę, która oferowałaby kursy i szkolenia dla osób z trudnych środowisk. Wiedziała, że będzie to ogromne wyzwanie, ale jej determinacja była silniejsza niż kiedykolwiek. Przez kilka miesięcy przygotowywała się do tego projektu, zbierając informacje, uczęszczając na dodatkowe kursy z zarządzania i poszukując wsparcia. Jednym z pierwszych kroków było znalezienie odpowiedniego miejsca na siedzibę firmy. Ania zdecydowała się na niewielki lokal w centrum miasta, który mimo skromnych warunków miał duży potencjał. To miejsce może stać się przystanią dla wielu osób, które potrzebują pomocy, powiedziała do siebie, stojąc w pustym pomieszczeniu. Dzięki swojej determinacji i wsparciu kilku życzliwych osób, Ania otworzyła własną firmę szkoleniową. Nazwała ją Nowe Możliwości, chcąc w ten sposób podkreślić, że każdy, bez względu na pochodzenie, ma prawo do lepszej przyszłości. Pierwsze miesiące były trudne. Ania musiała zmagać się z wieloma wyzwaniami, od braku funduszy po problemy organizacyjne. Ale jej zaangażowanie i wiara w to, co robi, przyciągały ludzi. Z czasem coraz więcej osób zaczęło korzystać z jej kursów, widząc w nich realną szansę na poprawę swojego życia. Pewnego dnia jedna z jej przyjaciółek, Kasia, odwiedziła ją w firmie. Ania, twoje kursy naprawdę pomagają ludziom. Jestem z ciebie dumna, powiedziała Kasia, patrząc na Anię z podziwem. Dziękuję. To wszystko dzięki temu, że nigdy nie przestałam wierzyć w siebie, odpowiedziała Ania, uśmiechając się z dumą. Jej firma rosła w siłę, a Ania stała się znaną i szanowaną osobą w swojej branży. Jej kursy obejmowały szeroki zakres tematów, od umiejętności zawodowych po rozwój osobisty.
Ania zatrudniła zespół specjalistów, którzy pomagali jej w prowadzeniu zajęć i doradztwie. Każdego dnia widziała, jak jej praca przynosi realne efekty, jak ludzie, którzy przychodzili na jej kursy, zmieniają swoje życie na lepsze. To było dla niej największym spełnieniem i dowodem na to, że jej trud i poświęcenie miały sens. Jednak Ania nie spoczęła na laurach. Zawsze szukała nowych możliwości rozwoju, chcąc, aby jej firma mogła pomóc jeszcze większej liczbie osób. Współpracowała z lokalnymi organizacjami, uczestniczyła w konferencjach i seminariach, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Życie jest pełne wyzwań, ale jeśli się nie poddamy i będziemy wierzyć w siebie, możemy osiągnąć wszystko, mówiła często podczas swoich wykładów, inspirując innych do walki o swoje marzenia. Dzięki Ani wiele osób zrozumiało, że każdy, bez względu na przeszłość, ma szansę na lepszą przyszłość. Jej firma stała się symbolem nadziei i możliwości, a Ania wzorem do naśladowania. Kilka lat później Krystyna i Tomek żyli swoim życiem, zupełnie nieświadomi tego, co stało się z Anią. Jednak pewnego dnia, przeglądając lokalną gazetę, Krystyna natknęła się na artykuł o niezwykłej kobiecie, która założyła firmę szkoleniową dla osób z trudnych środowisk i osiągnęła ogromny sukces. Artykuł ten opisujący Anię, która teraz była znaną i szanowaną osobą w swojej społeczności, wzbudził w niej mieszankę zaskoczenia i zazdrości. Nie mogę uwierzyć, że ta nędzna sierota z domu dziecka osiągnęła coś takiego, powiedziała Krystyna, gryząc się po łokciach, z irytacją odkładając gazetę na stół. Tomek, który siedział naprzeciwko, spojrzał na matkę z mieszaniną zaskoczenia i smutku. Przeczytał artykuł i poczuł, jak jego serce zaciska się z żalu. Ania, jego była miłość, osiągnęła coś niesamowitego, a on, pod wpływem matki, pozwolił jej odejść. Mamo, może nie powinniśmy byli tak surowi wobec niej, zaczął Tomek, czując wyrzuty sumienia, które narastały w jego sercu. Krystyna spojrzała na syna, widząc w jego oczach żal. Przez chwilę milczała, zastanawiając się nad swoimi decyzjami. Może masz rację, Tomku. Ale co teraz możemy zrobić? To już przeszłość, odpowiedziała Krystyna, choć w jej głosie słychać było nutę wahania. Tomek, zdeterminowany, aby naprawić swoje błędy, postanowił znaleźć sposób, aby spotkać się z Anią i przeprosić za wszystko, co się stało. Tomek długo zastanawiał się nad tym, jak skontaktować się z Anią. W końcu, po wielu próbach i rozmowach z osobami, które znały ją teraz, udało mu się umówić na spotkanie w jej biurze. Wiedział, że to spotkanie będzie trudne, ale czuł, że musi to zrobić. Kiedy wszedł do nowoczesnego biura Ani, zobaczył ją zajętą prowadzeniem kolejnego szkolenia. Patrzył na nią z podziwem, widząc, jak pewnie i profesjonalnie radzi sobie z grupą ludzi. Kiedy szkolenie dobiegło końca, Ania zauważyła Tomka stojącego w drzwiach. Ania, chciałem cię przeprosić za wszystko. Byłem głupi, słuchając matki, powiedział Tomek, stojąc przed nią z pokorą i autentycznym żalem w oczach. Ania spojrzała na niego, jej twarz wyrażała mieszankę zaskoczenia i zamyślenia. Po chwili jednak uśmiechnęła się lekko. Tomek, to już przeszłość. Dzięki temu, co się stało, stałam się silniejsza, odpowiedziała Ania z uśmiechem, w jej głosie słychać było spokój i pewność siebie. Tomek poczuł ulgę, słysząc te słowa. Wiedział, że Ania przeszła długą drogę i osiągnęła coś niezwykłego. Był dumny z niej i wdzięczny, że mogła mu wybaczyć. Ania wybaczyła Tomkowi, ale nie chciała wracać do przeszłości. Była teraz silną, niezależną kobietą, która znalazła swoje miejsce w życiu. Jej firma rosła, a ona sama czuła, że osiągnęła więcej, niż kiedykolwiek mogła sobie wyobrazić. Każdego dnia, widząc ludzi, którym pomagała, czuła satysfakcję i spełnienie. Była dowodem na to, że ciężka praca i determinacja mogą zmienić życie na lepsze. Jej historia stała się inspiracją dla wielu innych, którzy również zmagali się z trudnościami. Podczas jednego ze swoich wystąpień motywacyjnych, Ania podzieliła się swoją historią z publicznością. Życie potrafi być trudne, ale jeśli się nie poddamy, możemy osiągnąć wszystko, powiedziała Ania, patrząc na zgromadzonych z determinacją i pewnością siebie. Ludzie w sali słuchali jej z uwagą, czując, że jej słowa płyną prosto z serca. Ania stała się symbolem nadziei i możliwości, pokazując wszystkim, że nigdy nie można przestać wierzyć w siebie. Tak zakończyła się historia nędznej sieroty z domu dziecka, która dzięki swojej determinacji i ciężkiej pracy osiągnęła sukces, pokazując wszystkim, że każdy, bez względu na przeszłość, ma szansę na lepszą przyszłość.
Ania dzięki swojej sile i wytrwałości zmieniła swoje życie i życie wielu innych na lepsze.